Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00, dotrwaliśmy. Pierwszy odcinek, pierwsza emisja autorentgena, czyli prostszej wersji furmarzej, ale to nie znaczy mniej zaawansowanej. Dlaczego? Już zaraz o tym zobaczycie w odcinku, czyli będziemy przeprowadzać Was krok po kroku, ale powiedzmy sobie historię autorentgena. Jest to prosta ewolucja, która zaczęła się już w 2017 roku w firmie TuneUp, gdzie pracowałem tak naprawdę nad kanałem wraz z Robertem z kanału Autoholików, gdzie wymyśliliśmy sobie pod koniec 2017 roku, kiedy przeprowadzałem się już na swoje, że seria darmowych chipsów, które prowadził Robert jako TuneUp na kanale Miłośników, przeewoluuje w to, że zrobimy przegląd i tam się te zalążki zaczęły. Te zalążki gdzieś na jakiś czas umarły, potem wróciły z powrotem, ale przerodziły się w fury marzeń, czyli zróbmy, stuningujmy Wam furę. Ale czy każdy chciałby, żeby jego bryka była odpicowana, zmienione wnętrze? Nie. Czasami jest tak, że bardzo wiele projektów wymaga po prostu nie tylko projektów, ale samochodów, zadbania, dopieszczenia, dobrej ręki, żeby wyprowadzić go mechanicznie na prostą. I to jest zadanie autorentgena. Jeżeli przyjedzie mi samochód, a tak naprawdę przyjeżdża mi już jutro o godzinie 14 i od tego dnia zaraz się przełączymy i zaczniemy, który jest zagruzowany, który tak naprawdę jest już w opłakanym stanie, trudno, to go zreanimuję, żeby spełniał warunki i przepisy ruchu drogowego, a przede wszystkim był bezpieczny dla kierowcy i otoczenia. Jeżeli będzie silnik zajechany, trudno, zrobimy ten motor. No, nie ma żadnego problemu. Jedyne, czego nie będziemy robić, czy nie będziemy tuningować karoserii, nie będziemy robić folii, audio i wnętrza, co pozwala nam zwiększyć tempo i robić taki autorentgen raz w miesiącu i sprawiać Wam radość, bo różnie w życiu się układa. Nie zawsze mamy hajs na to, coś nam się posypało, auto nam się już rozsypało, nie mamy, żeby je zrobić. No bo czasami nie ma na to, żeby wydać do starego chrupka, nie wiem, 4000 na rozrządy, 2000 na dwumasę, 6000 auto za 10 tysięcy, to nie masz czym jeździć, prawda? Dobrze, zatem nie gadajmy dłużej, kciuk w górę od razu na samo, dzień dobry, subskrybuj kanał, żeby tutaj być i witać nas. A kciuk się przyda na pewno. Dlaczego? Bo to jest taki pozytywny przekaz energii, że ta seria się Wam podoba, że ta seria się klepie. Więc nie gadaj łysy, przechodź, bo odcinek będzie cholernie długi. Nie interesuje mnie to, że mogłem przydzielić go na dwa. Chcę, żebyście się przeżyli z nami najbliższe dni, dlatego że zaczynamy od wtorku, a chcemy skończyć w piątek, nie wiedząc, co nas czeka, a z opisu samochodu wynikało, że jego stan jest kiepski. Myślnik, właściciel napisał, raczej agonalny. Zatem halo, halo łysy. Halo, halo łysy. Dobra, słuchajcie, jest ten pierwszy dzień, jest ze mną Patryk, który jest po prostu tak zestresowany, że nie chce nic powiedzieć. Auto masz od roku. Tak. Auto masz od roku i jako student, tak? Student? Już nie. Już nie. Ale wcześniej po prostu jeździł. Jeździł, aż auto już prawie nie chciało jeździć z tobą. No, można tak powiedzieć. Nie chciało współpracować. Dobra, czyli bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Audi A4. B6. B6, 1.8 Turbo. Które na dzień dzisiejszy wymaga na tyle, że musiał przyjechać na lawecie, ale o tym nie będziemy rozmawiali. Dziękuję, naprawdę przetarłeś nam szlaki. Specjalnych życzeń chyba nie masz, bo to nie są fury marzeń, tylko chcemy przywrócić go do życia. Mamy jakiś tam ograniczony budżet, ale moje budżety zawsze są rozciągalne, więc chyba nie jest tak źle. Ale jakby żyło, to wiąże z nim przyszłość? Jak najbardziej. I będziesz o nie dbał wtedy? No, czas pokaże. Dobrze, czas pokaże. Nie no, możliwości pokażą. Dobra, słuchajcie, Patryk tutaj wypełni z moim pracownikiem wszystkie kwity, a my tymczasem co? Zadzwonimy do Ciebie, bo chciałbym tak naprawdę to auto, żeby się odebrał za kilka dni. Jak wyjdzie, to tego też nie obiecuję, bo nie wiem, co mnie czeka, bo z tej opowieści, jak przyszedł mail z opisem, znaczy w ogóle wiadomość z opisem auta, że stan jest słaby, bardziej agonalny. Takiego. Nie może być chyba aż tak źle, zatem co? Podpisz wszystko, widzimy się przy odbiorze, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, co nam się uda zrobić, a my ze Stasiem pójdźmy, wprowadźmy auto i obejrzmy, z czym mamy dzisiaj zatańczyć. To tak wyszło, no. Akurat pierwsze auto w serii i tak wyszło, no. Słuchajcie, to są dwa moje najlepsze majstry. Będziemy majstrować, zaraz to auto podniesiemy, rozbierzemy, zobaczymy, z czym mamy do czynienia. Przyznam się szczerze, dużo rzeczy zamówiłem już profilaktycznie wcześniej, na zasadzie takiej, że jednak gdyby się okazało, że nie są do wymiany, to my sobie oddamy do hurtowni, ale pewnie coś będzie do wymiany. Dobrze, nie wróżę. Nie może być chyba aż tak źle. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka nie wygląda najgorzej. Dla mnie nawet spoko. Łukasz oczywiście nie wiedział, że to sedan, bo nie to, żeby dostał wszystkie dane od auta, ale już jest zły, już w ogóle już będzie taramarodził. Na pierwszy rzut oka na pewno co trzeba wymienić i tutaj w przekliście tego nie ma, to szyba. Natomiast tak, sprawdźmy, co się dzieje, bo samochód ma dziwną pracę na
dziwną pracę silnika, nie ma gazu na szczęście. Znaczy na szczęście to nie to, żebyśmy byli przeciwnikami gazu, bo nie jesteśmy, ale to by utrudniło rozwikłanie zagadki. No i co, zróbmy cały taki duży przegląd, zróbmy całą checklistę i skupmy się na tym, od czego zacząć. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim źle dobrane opony. Kubuś, zobacz, pokaż tutaj, co tu się dzieje. Ścięte, ścięte są. No. Normalnie są rozcięte, ale to załatwimy. Co tam jeszcze na pierwszy rzut oka? To jest czujnik ABS. No, to dobrze, ale ja widzę te amortyzatory. Widzisz je? No, widzę coś tam chyba rozlane. Stasia tam puść. Ojoj. 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 Nie może być chyba aż tak źle. Czerwone sprężyny. Sprężyny zostawiamy, czy wstawiamy normalne? A to też mogła być przyczyna ucinania tych opon. No fakt, że za szerokie, ale... Amortyzator na pewno do zmiany. Dobra. Ja sobie zrobię listę. To tarcze chyba moja klocki. Checklista, to czekajcie. Tarcze klocki co do wymiany? Tak, bo już klone. Wynik. Garanty. Źle. Wymiana. Przód. Łukasz, a tył? Tarcze klocki? Opony przód brak. Opony tył. Opony tył trochę lepiej. Made in Poland. Co to jest w ogóle? A, Dunlop. 18 rok, to nie takie stare, no ale dobra, to już jak idziemy, to idziemy kompletem. Stan wycieraczy, to wymienimy od razu, oświetlenie sprawdzimy. Stan zawieszenia, czerwony, stan akumulatora, zaraz. Z tyłu amortyzatorów też brak. Układ hamulcowy z tyłu, jeszcze nie bardzo wyeksploatowany, ale ma duży rancik, więc tarcze klocki z tyłu, Łukasz, do wymiany, nie? Tarcze klocki, hamulce. Co chciałeś powiedzieć? O! To na pewno ta opona się nie nadaje. Prawdziwy majster spawalnictwa. O! Ty się nie śmiej, bo to tak zostanie. No, coś tu poradzimy. Nie może być chyba aż tak źle. Coś tu poradzimy. Nie no, jest dobrze, słuchajcie, jest moc. Racik stoi, tuleje to już po leciały. Jest realna ocena auta według właściciela, czyli stan agonalny. Zawieszenie tylne nie istnieje. Ale byłem na to przygotowany. Nie wiem czemu po opisie, że stan auta jest agonalny, kazałem zamówić everything. Przewody są w osłonie, więc nie zobaczę, czy są do wymiany. Nie, tu są, ale dobra. Przewody jeszcze wyglądają ok, ale jak już plujemy, to już plujemy. Z przodu zawieszenia nie ma? Ła, zobaczcie to. Przód zawieszenie no nie istnieje. No to jest stworzeń wahacza, jak się nie mylę. Tak dobrze mówię. Spojrzeń wahacza chce już się uwolnić nam z tego świata. Ale na przykład spodziewałem się, że będzie, pokaż mi latarkę. Spodziewałem się, że będzie bardzo źle, ale nie jest bardzo źle. Prawdopodobnie w sumie skileć i z góry chyba z pokrywy. Aha, ten dolot poprawić, nie? Co? Ładny, nie? Bało gorzej. Słuchajcie, gorsze auto przyjeżdżają do nas do naprawy. Naprawdę nie jest aż tak tragicznie, turbo trzeba by... No, ale jak ty chcesz mieć zwierzeć w tym aucie i geometrii, jak masz wszystkie elementy? Zobaczcie, tam już wszyscy oglądają. Tam już wszyscy to wszystkie. Pan diagnosta też ocenia. Pan diagnosta też ocenia. Dobra, słuchajcie, jeszcze zastanówmy się co z turbo, obejrzyjmy turbo i zróbmy taką małą listę i zakres prac, co trzeba zrobić. Generalnie wiecie co, w tej liście powinno zrobić tak. Dobra, słuchajcie, najważniejsza rzecz to, że motor nie jest kaput. Pomiar ciśnienia na cylindra wykazał odpowiednio od 12 do 11, a różnice, które wynikają między, mogą świadczyć o tym, że po prostu pierścienie gdzieś tam stoją, więc tym bym się nie przejmował. Łukasz, co z głowicą? Nie wiem. Jak ma być, to będzie. To teraz tak, jak przeczytałem ten opis i wiedziałem, że turbo jest kaput i motor kopci rano na zimnym, to zamówiłem od razu w Topmarze drugą taką głowicę, całą zrobioną, uzbrojoną, nową, bym powiedział, zamiennik. Bo w tych samochodach dostać całą głowicę oryginał, to jest taka dziewica trochę z Sopotu, ale to o tym powie Topmar. Natomiast ja poważnie chciałbym, chłopaki, wydać to auto w piątek. Dlatego chciałbym się zastanowić nad zakresem prac. Łukasz zamówił całe zawieszenie do przodu, do tyłu. Do tyłu trzeba zamówić, czyli dzisiaj możemy zacząć rwać przednie zawieszenie. Paski PK się nie nadają, rozrząd jakbyśmy głowicę rwali to też, a głowice i turbiny będą jutro. Muszę Adriana wezwać, żeby jak najszybciej mi wygrał i wywalił ten sok, co tutaj jest, bo mógł być zrobiony nieprofesjonalnie, dlatego
silnik zachowuje się, jak się zachowuje. No i też może wypadać zapłon. A szybiarza mamy umówionego? To umówmy go na jutro. Szyba przednia do wymiany. Wiecie co? Powiem wam tak. Najlepiej będzie chyba dzisiaj szarpnąć to zawieszenie, bo tutaj nie ma w ogóle pozycji wyjściowej. I Łukasz co? Jutro głowicę? Czy dzisiaj też byś od razu głowicę? Czemu się będzie? A wiecie jaki jest problem? Że to nagrywamy w tygodniu, kiedy w czwartek mamy wydanie Fur Marzeń i w czwartek na chwilę tu musi być porządek. Czyli do czwartku musimy mieć chociaż koła założone, czyli do czwartku, czyli jutro byśmy mieli cały dzień na to, żeby na przykład złożyć zawias i heble. Czy coś jeszcze chcesz wymienić ktoś? Nie, w tym wydechnął tam nie wiem, czy będziemy coś robić, czy nie. Kuba, jesteś w stanie zreanimować mi ten wydech? Coś tam pokombinować może. Bo to wygląda paskudnie i nie wiem no. Żeby się zaraz tego fury marzeń nie zrobiły. Dobra, słuchajcie. Ja idę zrobić wycenę. Bo to. A, fury koszmarów. No. Nie da do fury koszmarów, to akurat nie jest w złym stanie to auto, tylko jeszcze ze Stasiem już mieli taki chwilowy pomysł, żeby spróbować w piątek przed wydaniem, ale to nie da rady. Detailing potrzebuje co najmniej jeden dzień, nie? Mogę zapytać. Zrobić mu tylko polerkę jednoetapową i tym. Dobra, zaraz wracamy, słuchajcie, ja muszę wszystko ustalić, wycenić, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, jedziemy się przejechać tu wokół komina, żeby nie było, żeby zobaczyć co się z tym silnikiem dzieje, a w międzyczasie dziewczyna zrobi mi tutaj w taką skubuś, weźcie, zróbcie taką wstępną wycenę, po ile my mamy to zawieszenie, hamulce i tak dalej, tak pika za oko, zróbmy. To wczoraj zamówiłem to z 5,5 już było. Dyden. Co się jeszcze? To co, wyjeżdżasz? A few minutes later. Wiesz, można? No można. 15. 15 błędów było. Ale wszystkie związane z silnikiem i... Znaczy ja sugeruję, że cały czas, żeby tą mapę wywalić, więc... plan jest taki, że przed chwilą rozmawiałem z Topmarem. Turbo na pewno idzie nowe. I ta głowica pójdzie też nowa. Ja wiem, że to zdziesiątkuje budżet przewidziany na to auto, ale nie mamy pewności, a chcielibyśmy, żeby to naprawdę wyszedł sztos z tego, więc zaraz tak naprawdę trzeba rozdupczyć cały samochód, wywalić wszystko, rozrządy, coś tam. To auto teraz na pewno posłuży, no ale co, na przykład jeszcze doszedł alternator. Bip! Zobacz, co się dzieje. A. Szukanie grupowe. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Dobra, słuchajcie. A robimy więcej mocy tu, czy co? Nie. Ani programu? No nie zdążymy. Takie coś to rudy gra. Jo, ja wiem, żeby mi wgrał, ale zdążysz mi to do czwartku, do wieczora poskładać na koła? No jak będzie czas, to powinien... Piątek rano masz ten, nie? Detailing. Piątek rano detailing jeszcze mamy, a jutro wymianę szyby, ale to będziemy się mijać. Słuchajcie, zresztą o czym my mówimy? My zrobiliśmy Alfa Romeo i teraz każdy zapomina, ale w 6 dni. W 6 dni ze zmianą koloru, wyrwanie całego zawieszenia, silnikiem i tak dalej. Po prostu weźmy się do pracy. Strasznie raduję się tym, że zaciski były pomalowane w kolor czerwony, bo trochę to przetrwały. Niepokoi mnie to, że były pomalowane z klockiem. I chyba nie kumam tego amorka. Ale jest, powiem wam, jest rzeźnia, nie? Śruby. Tak nie róbcie, słuchajcie. Zamówiłem już nowe, bo inaczej się nie da tego odkręcić. Łukasz tutaj pałował przed łóżką. To masz, Łukasz, zobacz, proszę, przyczyna. To nie jest tak, że czasem zaciągnie. Z tyłu jest to samo, przez rzeźnia. Jest bardzo duży rant. Ale klocek jest na przykład nowy. Zaciski trzeba zregenerować, bo ten drugi stoi. Amorki, no to już widzicie, co się stało. O, odbój. No nie, no to już by wypadało. Sprężyny zostawimy, bo są w miarę. Z częściami nie ma problemu. Bo jest od cholery. Poza drobną rzeczą, kładem wydechowym. Nie wiem, czy zdążymy. Poza tym to tak przekracza zasady ustalone, że na następny autorentgen muszę zmienić. Fakt, że dużo rzeczy dostanę w gratisie, ale to i tak budżet jest bardzo mocno przekroczony. A widzicie co z tyłu? Już do regeneracji, bo stoi. Też pomalowany cały ze wszystkim. Co tu się działo? Zobaczcie na tłoku. To jest schowane? Nie. Tak ruda wyżarła. To jest śmietnik. No ale trudno, słuchajcie, każdy z was może nie mieć na to, żeby inwestować w samochód.
Ja zawsze powtarzałem, że jak nie stać cię, to nie kupuj, ale z drugiej strony życie potrafi zweryfikować, więc tutaj nic nikogo nie będę obarczał, po prostu widz nie miał pieniędzy, auto się zajechało i przestało jeździć i tyle. Jak ty się w ogóle pracuje przy zaciskach? W porządku? Mamy mistrza sucharu, nie? Tak, Stasiu, mam jeszcze palców więcej, a. To jest wszystko zlepione tym. Farbą. Pięknie, jest moc, nie? O, a ten już był zużyty, taki prawie dość. Te zaciski też są do regeneracji. Nie chcę cię denerwować, ale nie chcę Łukasza już tutaj bardzo denerwować, bo mi zaraz powie, przecież ty prowadzisz kanał motoryzacyjny, to umiesz zregenerować zaciski. No umiem, ale zajmie mi to dwa razy dłużej niż tobie. No to trzeba wysprzątać zaciski. To jest bajar, nie? To mi się podoba. Powiem wam tak, nie? To co powinno stać, nie stoi. O, paliczek przyjdzie. Tam już palnik poszedł, nie? Ja tu jeszcze walczę. Powiem wam, no, jest nieźle. Wiele rzeczy było dawno nieruszanych. Dobra, poczekaj na miotacz ognia. Bo to nie ma sensu chyba. Ja idę po przedłużkę. No, tak będzie. Współpraca z tobą Audi to czysta przyjemność. Przewaga dzięki technice. Pięknie. Czyli można. Chyba większość śrub będę musiał dać nowych. Jedni tam palnikują. A inni po prostu wykręcają. Pokazać jak się wykręca? Ale ona naprawdę potrafi nie chcieć wyjść. U Łukasza była taka wredna. I u mnie na odcinkach, jak robiłem odcinki z tego, to też zawsze była wredna. Zawsze była ta, która nie chce wyjść. A dziś karma po latach wróciła. Jegomość spinający całe zawieszenie. Macie coś gdzieś się chodzić, a chodzić. Im głębiej, tym ciemniej, nie? Nie może być chyba aż tak źle. Tak wam powiem, ale przynajmniej, o, zobaczcie, jakie porządne lokowanie produktów. Ale nie da się tego nigdzie kupić, to jest chemia produkowana tylko na potrzeby warsztatów, ale fajne, bo made in Netherlands. Co nowego doszło? Czemu skrzynia wyszła? A już wam mówimy. Skrzynia by wyszła chociażby dlatego, że no dobra, to już tarcza sprzęgła się skończyła, to zaraz pokażemy, ale jest tu gdzieś drobny wyciek. No. Tu wszędzie oliwa płynie, więc ten wyciek wskazuje na to, że jak ktoś ostatnio wymieniał sprzęgło, to pewnie uszczelniacza na wale nie wymienił, bo po co? A Łukasz teraz ma taką minę, jakby bardzo mocno rozkminiał. Ojoj. A to... skąd to szczy? Tutaj, o. No jest, na uszczelniaczu na wale szczy. Słuchajcie, więc tak to wygląda. Patrz, proszę, brake cleaner. M4K, proszę. Możesz sobie popsikać nim. No możesz, no proszę. Ty co, sam robi? Tak, sam. Sam przyśnicy trzeba dotykać. Tarcza sprzęgła. Tarcza sprzęgła. Ktoś by powiedział, że jest jeszcze spoko, ale nie jest spoko, bo już się ślizgała. Przecież wygląda na spoko, nie? Jest trochę już podjechana, nie? Nie wiem, czy ona dostała trochę tłuszczu, czy to...
No jest, jest, nie jest taka szorstka jak powinna być. No ale dobra. Więc tarcza sprzęgła idzie nowa. Zwrotnica wymagała wymiany, że szybko pojechał na złom. Te zwrotnice, które tu były, też są były ze złomu, więc to akurat co, widzicie, tu było A4, B6. No ale to jest normalne, nie? To jest normalne, ale ona już była mocno obkatowana, plus jeszcze teraz dostała, więc ja myślę, że tu nie ma półśrodków i się nie bawimy, więc wymienimy całe sprzęgło. Docisk jak tam? Cały zestaw sprzęgła? Nie, jeszcze popatrzę. Jeszcze popatrzę. Na chwilę obecną już i to w ogóle cały czas jest ten sam dzień. Nie? Na chwilę obecną zobaczcie amortyzatory. I teraz tutaj Roma mi powiedziała ciekawostkę, bo kajaby były droższe od Zaxa, więc wzięliśmy. Nie, tak, Zaxy na tył. I Zaxy były tańsze od kajab, a to wynika z tego, że teraz jest ten pierdzielnik w częściach i na magazynach leżą jeszcze stare dostawy, bo jak Zax był droższy, to wiadomo. Więc mamy półkę dobrą, średnią i trochę wyższą. No i kompletujemy. To jest jeden kartonik z częściami. Tu w środku mamy, no tu mamy drugi kartonik z częściami. Tu już mamy całe zawieszenie. To i to. No generalnie trochę pisanie dbamy, nie? Ale fakturkę gdzieś jeszcze widziałem, ale już teraz masz tę jedną z... bez tyłu jeszcze, bez zawieszenia tylnego w samych częściach 5600. Więc spoko, doliczając to co teraz jest, zostało bez sprzęgła, bez innych, więc myślę, że w samych częściach tu będzie grubo. Na szczęście część dostaniemy. Opony też trzeba kupić, bo tak, opony się nie nadają do niczego. Nie wiem co ze sprężynami, no niby... W ogóle, o! Niby Audi? Czy co to jest? KW? Szkoda mi ich... Znaczy nie chciałbym ich na nowe wywalać, dlatego że raz, że są obniżające i ktoś tam, jakieś tam, to już nie są tanie sprężyny, super. Dwa, to tak naprawdę nic im nie dolega, dopiero gdzieś tam pierwsza warstwa farby z nich schodzi, to na górnych pierścieniach, więc po prostu zrobię tak, że wymienimy amortyzatory, wymienimy tutaj wszystkie te elementy zawieszenia, wymienimy odboje, no sprężyny po prostu zostawimy, nie? Wszystko poskładamy na nowym i tyle. Plan jest do dzisiaj urzeźbić ile się da, tak żeby jutro już to zacząć od nowa składać, zregenerować zaciski tylne oba, przedni na pewno prawy, bo to słuchajcie, to nie ma co wydziwiać, to nie są moje wymysły. To jest jeden klocek, a Łukasz gdzieś pacnął drugi klocek. Gdzie jest drugi klocek? Jest pod szmatą. Po czym poznajemy, że zacisk jest do regeneracji. Nie? Jest taka... Wiadomo, że one się równo idealnie nie zużyją, wewnątrz, zewnątrz, ale no jest dość duży problem, jest różnica, więc... Jutro też wklejanie szyby. Ale ja się spodziewałem tego, że bardzo dużo osób ma tak po prostu, że w związku z tym, że nie ma kasy, to... Jeździ, no to nie jest jakaś mega tragedia albo rzeź typu trytki, wkręty i tak dalej, bo nie, no auto jest po prostu zmęczone wizualnie, nie jest jakoś mega zaniedbane, ale mechanicznie turbo szczy, główkę daje nową, bo nie wiem czy przypadkiem nie jest tak, że na zimnym kopcenie to nie są jakieś popychacze, czy może że potem się nie okazało, że profilaktycznie po prostu już mówię dobra, skoro ściągamy rozrząd, bo rozrząd też tu wymaga wymiany, są dwa rozrządy, bo jest na pasku, jest na łańcuchu. No to już jak to mamy ściągnięte i turbo będzie wywalone, bo szczy, no to wtedy wsadźmy tak naprawdę też już tą głowicę, zobaczmy to co się tam dzieje i tyle. No i to tak się zbiera, nie? Zbiera się sporo. No zobaczymy, może następne auta będą takie, które wymagają mniej dopieszczenia, nie wiem. Jeszcze chcielibyśmy, kiedy ty mówiłeś Stasiu? Piątek. Piątek, jeszcze na piątek żeśmy stwierdzili, żeby już ładniej było, to umówiliśmy do chłopaków na strefę błysku, na polerowanie, na taką korekcję lakieru, żeby nadać troszkę życia, bo ładne jest to auto. Ja nie będę mówił, że ono jest brzydkie, bo ono jest bardzo ładne, tylko troszkę zmęczono ma ten lakier, więc to oczywiście wiadomo, gdzieś tam ruda wychodzi, gdzieś można by to zrobić, no my tego nie robimy, tak? Nie, żeby też ktoś nie myślał, że zaraz przyjedzie jakimś trupem. Przede wszystkim w regulaminie będzie, że auto musi być sprawne, jezdę na kołach z przeglądem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ważne. Wszystkie te nowe elementy tutaj, bo ABS to po prostu, to co ten ABS miał, no? No to tak wszystko wisiało sobie, więc to wszystko trzeba dać nowe, przecież nie dacie starego. Dobra, ponagrywaj co tu się jeszcze dzieje i do jutra.
Środa, czyli dzień drugi, tak naprawdę, mechaniki i... No słuchajcie, o czym mamy mówić? Rozmiar serwisu przekroczył wszelkie możliwe pojęcie nasze. Natomiast, co ciekawe, już demontujemy głowicę. Łukasz demontuje, ale już rolka, jeżeli chodzi o rozrząd, to już żyła swoim życiem. Więc rozrząd definitywnie był do zmiany. Zaraz zobaczymy, jak łańcuch, czyli z drugiej strony. Dziwne, bo było zgłoszone, więc z góry zawierzyłem, że turbo jest w szlakie trafił. Widać, że było robione, bo ktoś tu, Łukasz już odkręcił, ale świński ogonek był, nie? Taki ładnie zakręcony. Wytarta rurka. Kolejna rzecz, która nas zaniepokoiła i to nasi tu też byli. I ktoś tu profesjonalnie wiązkę przerobił. Tutaj mamy zaworki do sterowania turbo. A, więc tutaj mamy, wchodzi nam kabel czerwony, ten brązowy i wychodzi brązowy. Turbo nie ma jakichś ani wzdłużnych, ani osiowych luzów, więc dobra, trudno. Jak już jest nowe, to już damy nowe i tak wszystko demontujemy. Chociaż jeszcze nie wiem, czy zobaczymy, jak rozbierzemy to wszystko, jak to będzie wyglądało. No i plan na dzisiaj jest taki, żeby już Kuba jest z nami, więc zaczynamy składać. Tam już się składa zawieszenie z przodu, tak jak mówiłem, sprężyny zostały, reszta wszystko nowe. Wahacze, amortyzatory, odwoje, osłony, wszystkie. Co ciekawe, w końcu udało nam się dorwać zwrotnice i wczoraj została zwrotnica. Ta jedna nowa została wypiaskowana, druga stara została wypiaskowana, więc wyglądają naprawdę petarda, przede wszystkim służą, bo swoje rozmiary trzymają. No i tyle, ja mam dzisiaj taki plan, żeby co najmniej dostać się do głowicy i już zacząć składać na nowo wszystko. Przednie zawieszenie zacząć składać i tylne zawieszenie rozkładać i też zacząć składać, żeby jutro ten samochód był w miarę, powiedzmy, na fajrant już na kołach. Co nam się tutaj wydarzy po drodze, nie wiem. Zagraliśmy wczoraj jeszcze koło godziny 19 fabrycznego softa. Faktycznie było coś tu robione, bo w sterowniku było kilkanaście wejść, to było widać. A ile było w rzeczywistości, tak naprawdę nie wiemy. No i czekamy tak naprawdę też na nowe opony, więc dzieje się, dzieje się. Dobrze, zobaczymy się tak naprawdę przy ściągniętej głowicy. No jak już Kuba będzie szarpał tylne zawieszenie, bo to jest najgorsze. Przód to jeszcze przód. To wczoraj we dwójkę żeśmy dziabnęli, jakoś w miarę wyszło. Jemu śruba nie poszła, mi poszła, potem mi wahacze nie poszły, mu poszły, więc jakoś to było. A dzisiaj zobaczymy. Słuchajcie, im dalej w las, tak jak powiedziałem, ale poza tym czujnikiem, zobaczcie, błędy wychodzą wszystkie. Co autor miał na myśli? Dlatego ja powiedziałem, M4K Garaż nienawidzi się zajmować elektroniką, a nie elektryką. Ktoś sobie przedłużył, żeby tu, w tą zieloną kostkę, ja totalnie nie rozumiem, o co tu chodzi. I, znaczy, domyślam się, ale nie chcę się domyślać. Kolejna rzecz. Ja wiem, że tak się robi, ale tak się nie powinno robić. Ktoś tyle fugi nawalił, że nie możemy oderwać tak naprawdę pokrywy zaworów. Ale co z tego, że nawalił fugi, jak tu i tak strzało? I takich rzeczy im dalej Łukasz tutaj grzebie, tym robi się coraz gorzej. A błąd był jakiś czujnika, też mówiłeś, nie? Wody. No to jest po prostu masakra. Patrzcie, jaki zestaw przyniósł do negocjacji z... Ja tu włożę w to. Po majstrowemu. No dobra, próbujemy. Tak szpilka albo ich trzyma. No, dawaj, tam przód idzie. Zobaczcie, to jest po prostu... Po co było dać nowe uszczelki? Można było stare i zafugować silikonem. Prawda? Proszę. I zobaczcie, czym to grozi też tu, taki glutek. No. Tu wszystko mogłoby gdzieś paść, zatkać coś i ludzie za to biorą pieniądze. I to jest właśnie naprawa. Przecież mój kolega mechanik mi to zrobi za pół cenę. I tak jest zawsze. Tak samo na tych wszystkich porach, gdzie się ciśnie łacha z każdego, kto próbuje normalnie biznes prowadzić, to no, ja to bym zrobił za połowę ceny. No ale za połowę ceny. Gra to uczciwa cena. Dobra, to popar się wyczyści. Pozdrowka. Masakra. A no tak, przecież głowica jedzie do ten w zamian do Top Man. No to nie, to zostaw. Kawa nie jest zmęczony życiem. Krzywki nie są jeszcze. Chociaż nie, dobra, zobacz, krzywki są już trochę wytarte. Nie. Ale to jeszcze nie jest coś, co by zmieniło charakterystykę pracy. Ale widzisz to fugowanie, co mogło zrobić?
co tutaj akurat nic, ale jakby wpadł silnik, no to... Nie, no z zewnątrz, bo wiesz tutaj, bo widzisz, taki wiszą to tam... warble. Mogłoby się czasem zapalić i się nie oleją niechcący. No jak masz dobre czujnik, chyba że tak jak Pancio miał w E34. Podładowanie. Nic i koniec. A co z łańcuchem? O, nie jest luźny. Tak, jest, to jest właśnie, słuchajcie, wada eksploatacyjna silników 1.8 turbo. Tu macie rozrząd i tu macie rozrząd. I uważam, że oba trzeba wymieniać. To, nie wiem, czy jest jakiś podany cykl pracy, że ten się wymienia na dwie wymiany tego, ale... Nie wiem, jak to... Po tylu latach tak naprawdę nie wiecie, kto co i jak wymieniał. Oczywiście jeszcze intercooler, który tam jest, też już się nie nadaje do niczego, dlatego że jest bardzo mocno oparty, bo auto jest w jakimś delikatnym strzale i się zaparł intercooler między błotnik a metalowe elementy wewnątrz. I ciekawostka, lampy. Lampy niby oryginał, niby fajnie wszystko zamontowane, jakieś... O, widzicie? Wszystko sklejone było, więc ciężko będzie z tymi lampami współpracować dalej. W środku jakieś retrofity zamontowane. Jeszcze nie do końca w Polsce legalne. I tu mamy to samo, więc... No nie chcę robić partyzantki, nie na tym ten program ma polegać, więc lampy też trzeba dać nowe, bo to są lampy, nie? Dobra, słuchajcie, głowica zdjęta, Łukasz robi autopsję, już zaraz zobaczymy, czy tam coś było, choć tak naprawdę tak trzeba sprawdzić na maszynie dopiero, czy nie ma jakichś tam mikropęknięć i tak dalej. Natomiast, żeby wyrównać kompresję, i zawsze jest tak, i to już nieraz żeśmy badali, to my zalewaliśmy i pokazywaliśmy płukankę na cylindry, żeby parę godzin postało. I wtedy tak naprawdę też się te pierścienie, które są zabite mułem, powinny odnagarować. Tyle co przeleci, to przeleci, ale cały nagar na pierścieniach, i to nie jest żaden fake, powinien puścić i kompresja tak naprawdę powinna nam wzrosnąć albo wyrównać się przynajmniej, żeby było wszędzie. No rekordowo to chyba 1,5 bara gdzieś mi się podniosło na cylindrach, ale kiedyś będę robił o tym eksperyment, więc płukanie jak najbardziej tak, w takiej sytuacji, kiedy motor jest wypruty. Musisz nazłować, widzisz ten zawór? Nie wiem, ten jeszcze. Generalnie chodzi o to, że w życiu to nie powinno się ruszać w tę stronę. Znaczy jest tam jakiś luz, nie? Ale nie, na pewno nie taki. Wtedy wiesz, zaraz uszczelniacze puszczą i koniec. Albo już popuszczają. No to tam na pewno. Czyli tak, dymienie na zimnym pewnie dlatego, że uszczelniacze, a prowadnice zaworowe już... No bo przebieg. No zobacz, jak tam jest mokro na przykład. Tą plankę narzucił, to elegancko widać właśnie, jak puszcza gumeczka. O, no. Widzisz? Stanisław. A. Masz? Nie. Ten też jest taki wilgotny, nie? Kuba rani moje zaciski. My czekamy tak naprawdę teraz, żeby... W międzyczasie jak czekamy na głowicę i turbinę, to co? Muszę kogoś zawołać, żeby ogarnąć... Masz w ogóle drugą część tego czujnika, który był tam zdrutowany? Tą wtyczkę? Czy wykręciłeś gdzieś? Przy budzie. Musimy to oddrutować w międzyczasie. O, zobaczcie, już ładnie przechodzi nam. Czyli tu były większe luzy na pierścieniach, minimalnie, nie? To nie jest w ogóle, że to motor miałby być do remontu albo coś. Nie, 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 ale jak już mamy, to możemy... Nie wiem, gdzie jest druga część. Gdzieś przy budzie, no. Zaraz będziemy szukać. Trzeba to spróbować oddrutować, bo nie wiem, o co chodzi. Tu też nie wiem, o co chodzi. Co najgorsze. Zaraz jakiś schemat rozwalić i tyle. No i składamy, czekamy na głowicę. Uszczelkę mamy, śruby mamy, wszystko mamy. Trzeba tą płaszczyznę jeszcze przygotować. My mamy fajny przymiar zrobiony, żeby, bo w normalnym świecie utopijnym, czego się nie robi na warsztatach, płaszczyzna bloku też powinna być wyrównana albo chociaż wymiarowana. My na szczęście po Ferrari mamy fajny przymiar kupiony do takich rzeczy i to nam pokazuje mniej więcej, jak jest ok. I to jest taka pierwsza rzecz. Druga, wyczyścić to wszystko i zacząć składać. To mam nadzieję, że jest za 10. Mam nadzieję, że do 18, jeżeli głowica zaraz przyjedzie, albo za godzinę, dwie, to do 18 uda nam się i zamontować skrzynię, i zawieszenie,
i wtedy jutro byłby czwartek już taki na sprawdzenie co dalej, bo wiecie, to część błędów wywalało, bo tak, bo tak. Druga część mogła wynikać z tego, że soft był jakoś źle zagrany. To jest mocno zaniedbane auto i obawiam się, że w tej serii tak właśnie będzie. A z drugiej strony, a na przykład katalizator też niby miał być sondy wyprogramowane, bo coś tam. Widać, że był rozcięty i profesjonalnie zespawany, natomiast wkłady jakieś są w środku. Jakie? To też próbujemy dostać. Widzicie, coś się opierało. I to już by długo nie pożyło, nie? Nie ma jakoś mega oleju dużo, nie wyleciało oleju, ale tu już te pierwsze szczeble są uszkodzone, tu od góry patrząc. No jest tak, takich pierdół się patrzy i tak tych pierdół się nazbiera. Ale z drugiej strony co, no nie zrobisz tak, że zostawisz interkuler, wyczyścisz. No nie, no to samo zaciski, no już zaciski jak Kuba regeneruje, no to już Kuba zaczął je piaskować. Kuba zaczął piaskować zaciski, okazało się, że nasza piaskarka nie daje rady zdjąć tej farby, czyli ktoś bardzo dobrze, zobaczcie. Czyli były profesjonalnie pomalowane. Po prostu bardzo dobra robota. Więc my je wypiaskujemy, zapodkładujemy, jeszcze raz pomalujemy. Tak samo co, tarcze kotwiczne też czekamy na wymianę tarcz kotwicznych, no bo nie zostawisz porzewiałych. Obok mamy podobny przypadek, ale klienta akurat, który stwierdził, że czas zrobić wszystko i... Przyszły głowica, jak pamiętamy, Fury Marzeń i firmę DPD, może być różnie. Nie no, żart, to tylko takie heśki, nie? Turbina i głowica. O, panie. Piękna jesteś. A teraz co najmniej 2 godziny, żeby ją uzbroić. To wszystkie szpilki i wszystko. Tak stać mi chudzi, muszę tak wziąć. Nie no, powiem wam, jest torpeda, nie? Dobra, słuchajcie, głowica wygląda petarda. Na razie nie otwieram, żeby się tutaj nic jeszcze nie ubrudziło. Zaraz trzeba przełożyć szpilki, wałki, szklanki, wszystko. Natomiast, właśnie, niech to może twórca tej głowicy opowie coś o tych głowicach, bo no zęby zjadł na nich, dosłownie. Nie no, żarcik oczywiście, przełączył się do Topmara. Cześć, witam wszystkich w firmie Topmar w serii Auto Rentgen. No właśnie, co to do nas trafiło na ten Auto Rentgen? No można powiedzieć, że już coś kultowego, bo śmiało myślę, można powiedzieć tak o 1.8 Turbo, silnik kultowy, mega podatny na modyfikacje, bardzo często modyfikowany. Zdarzały się takie projekty, w zasadzie robiliśmy takie głowice od 200-300 koni do 600-650 koni. No, także wjeżdżały takie grubasy nawet na 5 zaworach na cylinder. Także no, silnik z bardzo dużym potencjałem, natomiast to co do nas trafiło, a w zasadzie to co do nas nie trafiło, o tym zaraz powiem. To jest typowy 1.8, bez żadnych udziwnień, bez żadnych portingów. Klient jeździł sobie ten samochodem tak po prostu. Jako daily. Czy tam coś było zrobione więcej? Chyba była jakaś mapa zrobiona, ale to tam jakaś delikatna. Natomiast nie mam do końca wiedzy, natomiast nie ma to i tak znaczenia, jeżeli chodzi o głowicę, bo nic nie będziemy do tego modyfikować, nie będzie żadnych portingów. Będzie stokowa głowica. No i właśnie jeżeli chodzi o głowicę, no to musieliśmy zrobić głowicę całą nową. Ale tak całkowicie nową. Zobaczcie. Stasio, prezentacja. No więc tak, głowica, którą widzicie, to jest głowica, która jest 100% całkowicie nowa. W tej głowicy jest wszystko nowe. Nowy korpus, nowe zawory, nowe prowadnice, nowe uszczelniacze, nowe sprężyny, miski zaworowe. Wszystko tutaj jest nowe. Dlaczego taka decyzja? Dlatego, żeby przede wszystkim zaoszczędzić czas, a dwa, nie wiedzieliśmy też w jakim stanie ta głowica będzie, ponieważ z tego co wiemy samochód jest w doskonałej kondycji, więc nie chcieliśmy ryzykować. I założyliśmy, że tamta głowica nie będzie się nadawać do niczego. Choć jeżeli będzie, no to spoko. Ale dlatego właśnie daliśmy nowy korpus. Jest mega dobre. I teraz tak, zastanawiacie się, skąd nowa głowica do 1.8 Turbo? Bo powiem wam szczerze, że z używkami jest problem, a ze zdrowymi używkami to można powiedzieć, to już jest biały kruk.
Mieliśmy kiedyś klienta, który taką głowicę poszukiwał już nie po całej Polsce, ale po całej Europie. Potrzebował właśnie na projekt 600 koni plus. Nie chciał mieć głowicy, jego głowica była pęknięta, nie chciał swojej głowicy spawać, bo 1.8 turbo to jest w ogóle, nie wiem czy wiecie, na pewno wiecie, ci którzy mają to na pewno wiedzą, jest to chyba najbardziej pękający silnik, no jeden przynajmniej, jeden z najbardziej pękających silników, jeżeli chodzi o głowicę i o żeliwa w turbinach. Pękają naprawdę srogo. Jeżeli chodzi o silnik wolnosący, 1.8 rzadko kiedy pęka, natomiast turbo pęka bardzo często. No a jeżeli dołożymy do tego jeszcze instalację gazową, to te silniki naprawdę bardzo, ale to bardzo nie lubią gazu. Gaz, który jest do 1.8 turbo założony, to w zasadzie chyba nie wiem, z czego musiał być zrobiony. Naprawdę trzeba zrobić dobrze ten gaz, dobrą instalację, dobrą mapę gazową, dobrze to wystroić, żeby to miał ręce i nogi, bo gniazda zaworowe po prostu umierają. Tych gniazd nie ma. Totalnie się zjadają, zawory wjeżdżają w dół. Tutaj zawór jest oparty, powiedzmy, o gniazdo zaworowe. I gniazdo zaworowe, zawór sobie tutaj pracuje i klepie w te gniazdo i wjeżdża coraz głębiej, aż wjeżdża tak głęboko, że czasami to jest milimetr, nawet więcej, wjeżdża do środka, zapada się to wszystko, a jak zawór nam jedzie tutaj mocniej, no to też wystaje od drugiej strony, zaraz pokażę gdzie. O tutaj, no za bardzo nie widać, ale wtedy tutaj czonek zaworowy jest bliżej nas, jakby zawór wjeżdża w tą stronę, tak? Wciąga nam się do głowicy. Popychacze hydrauliczne mają jakiś zakres pracy, ale dochodzi do momentu, kiedy zakres pracy popychacza się kończy. Nie mamy w zasadzie zerowy luz między wałkiem a popychaczem. Zawór się nie domyka, no i wtedy już w ogóle jest piec, bo już pomijamy, że nie ma ciśnienia sprężania, no ale to już wtedy jest sygnał, że wszystkie gniazda do wstawienia. Naprawa takiej głowicy. Jeżeli byśmy chcieli wstawiać wszystkie nowe gniazda, dać wszystkie nowe zawory, to jest to naprawdę spory koszt. Czasami, no niestety, niektórzy wymiękają przy tej kwocie, no, ale niestety to już jest sam koszt materiału, a nie tylko nasza praca. Natomiast, no tutaj w tym przypadku właśnie stwierdziliśmy, że najlepiej dać nowy korpus. I teraz tak, skąd nowy korpus? Jest to zamiennik. Oryginalnej głowicy, ponieważ tak jak wspominałem, oryginalne głowice nie istnieją do tego już, żeby kupić nową. Nie wiem, może gdzieś się ktoś komuś trafi, jakiś leżak magazynowy. Natomiast tak, żeby iść do Volkswagena, to z tego co mi wiadomo, nie ma opcji, żeby kupić nową. Głowica jest w zamienniku, ale jest to zamiennik naprawdę dobry, byle czego nie sprzedajemy. Sprzedaliśmy tych korpusów już trochę, nie ma z tym problemu. Także śmiało mogę to polecić, to rozwiązanie, jeżeli ktoś chce zostać na wąskim kanale, bo to jest na wąskim kanale, znaczy wiadomo turbo. Ale no, też niektórzy zakładają szeroki kanał na turbo, bo nie mogą znaleźć głowicy odpowiedniej i szukają, aż w końcu okazuje się, że nie ma, więc decydują się na wąski kanał. Wąski kanał jest spoko, tylko musicie pamiętać, że coś kosztem czegoś, dużo ludzi stosuje to zamiennie do portingu, natomiast byłbym z tym ostrożny, ponieważ z doświadczenia mogę powiedzieć, że do 450 koni nie ma sensu otwierać kanału 1.8 turbo. Jeżeli chcemy robić grubiej, no to wtedy jak najbardziej, jeżeli chcemy zostać w mocach 250-300 koni, to ja bym zdecydowanie został na wąskim kanale. No dobra, mamy tutaj głowicę. No i teraz jeszcze drugi temat, bo jest jeszcze turbosprężarka. No i tak wyszło, że turbosprężarka też jest całkowicie nowa. Zbudowaliśmy od podstaw całe nowe turbo. 1.8 znane jest z tego, tak jak wspominałem, że pękają, głowice pękają, a turbosprężarki... Głowice pękają najczęściej przy gniazdach wydechowych, natomiast turbosprężarki pękają bardzo często tutaj w tym miejscu. Przy westgate'ach, przy wirniku, w kanale. W zasadzie wszędzie, gdzie tylko to żeliwo może pęknąć, tam sobie pęknie. Więc to jest jakby stara śpiewka, jeżeli chodzi o te turbiny, dlatego tutaj byliśmy pewni na 100%, że stara będzie też mieć wywalony kolektor, żeliwo znaczy się. Stwierdziliśmy, że jak idzie nowe żeliwo, nowy korpus. Wiadomo, idzie zawsze u nas, podczas naszej naprawy dajemy, za każdym razem dajemy nowy wirnik, nowe koło kompresji, nowe łożysko wzdłużne, oporowe, podkładkę dystansową, odrzutnik, talerzyk, osłonę termiczną. Wszystko dajemy nowe, to co wchodzi w skład tak zwanego kora. Łącznie też z obudową użytkowań, chociaż nie zawsze, bo jeżeli obudowa jest w doskonałej kondycji, to nie ma sensu zmieniać dobrego na dobre. Natomiast jeżeli ma jakieś ślady zużycia, pierścień, który wkładamy, jest za luźny, nie bawimy się w żadne tulejki, nawet jeżeli chrob jest w jakiś sposób już taki za mocny, dajemy nową obudowę użytkowań.
No a w tym przypadku, jak już daliśmy nową budowę łożyskowań, nowy wirnik, łożyska, koło kompresji, kolektor, no to stwierdziliśmy, że do pełni szczęścia brakuje tylko zaworu upustowego, czyli gruszki i pokrywy sprężarki. No i tym sposobem wyszło nam nowe turbo. Powiem Wam szczerze, bardzo często sprzedajemy takie całkowicie nowe turbiny, bo to wychodzi całkiem fajnie cenowo, bo taka turbosprężarka zupełnie nowa i co ważne, od podstaw budowana u nas, to nie jest produkt, który my kupiliśmy nowy i sobie doliczyliśmy do niego marżę. To jest turbosprężarka, która została zbudowana od zera u nas i taka turbosprężarka u nas kosztuje 1500 zł brutto za nówkę funkiel. Co do głowicy, z głowicą jest temat trochę mniej wesoły, bo tutaj niestety samą cenę robią już zawory. Zawory do turbo są trochę inne niż do wolnostaka. Cenowo, znaczy zawory wydechowe, bo sące są takie same. Zawory wydechowe są inne, są trochę droższe do wersji 1.8 turbo. Taka głowica wychodzi w okolicach, pamiętajcie, że to jest w pełni nowa głowica, w okolicach 3-4 tysięcy, w zależności od tego, co będziemy do niej jeszcze dokładać, tak? Bo pamiętajcie, że możemy do niej jeszcze włożyć, bo ta głowica jest bez, od nas wychodzi, bez wałków rozrządu, bez napinacza do łańcucha i bez popychaczy. To jest temat, który muszą sobie chłopaki ogarnąć sami. Natomiast tak jak widzicie, czyli zupełnie nowy fabryczny korpus, 20 nowych zaworów, 20 nowych prowadnic, 20 nowych sprężyn, uszczelnień, misek i 40 zabezpieczeń, to jest mniej więcej w okolicach tak 3-4 tysięcy trzeba liczyć. Ale mamy zupełnie nową głowicę, niespawaną, niewymieniane gniazda. Myślę, że to jest całkiem spoko deal, biorąc pod uwagę, że niektórzy ściągają jakieś pasztety z Holandii, z Niemiec, płacą po to po 1500 zł, na szczęście jeszcze nie euro, ale za takie zdjęte, a może nawet czasami więcej. A potem się okazuje, że była szlifowana ileś razy, że gniazda już są jednak była po gazie, albo że jednak gdzieś jest pęknięta i teraz co, do Holandii, do Hiszpanii, albo do Portugalii, a może nawet do Macedonii ktoś będzie jechał z taką głowicą. No nie, zostaje z tym i ma dwa złomy. Jest to bardzo fajna alternatywa do naprawy. Naprawa oczywiście wyjdzie, no nie zawsze, czasami wychodzą naprawy naprawdę na grubasie, natomiast czasami naprawy wychodzą sporo, a czasami udaje się taką głowicę naprawić w kwocie 1200 zł na przykład, pełen remont, jeżeli nie są zjedzone gniazda, nie jest pęknięta. Także od 1200 zaczyna się remont takiej głowicy, ale mówię, dochodzą nam gniazda, dochodzi nam cała reszta, robią nam się kwoty potężne, no to czasami naprawdę lepiej dołożyć te parę stów i mieć wszystko nowe. Także tutaj od nas to wszystko, wysyłamy do centrali Kościerzyny, wysyłamy nowy korpus, całą nową głowicę i całe nowe turbo. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie, zadziała. Robiliśmy tego już naprawdę sporo. No, klient dostanie naprawdę mega niespodziankę od nas. To tyle, trzymajcie się, do następnego razu, hej. Dobra, turbina też przyszła z Topmara, tylko że chyba Łukasz zapomniał coś, że miała być z kolektorem. Może jest, nie wiem. Po prostu się nie znam. No dobrze, mamy nową turbawkę. Nie, jest dobra, z kawałkiem. Tutaj tym, co pęka najczęściej, z tą ciepłą stroną. O, to jest dobra robota. Ta strona tutaj lubi pękać, ta muszta. Natomiast tutaj mamy... O, i to jest właśnie fajne. Całe badanie na maszynach. Do tego mamy niewyważenie statyczne, korekta, analiza, wirnik, tolerancja. Wszystko zrobione, karta gwarancyjna. 12 miesięcy gwarancji. Łogień. To normalnie by nas kosztowało 1700 zł, ale dostaliśmy to gratis, to uczciwa cena, dziękujemy Łukaszu. A głowica kosztowałaby nas 4000 zł, przecie nowa. Słuchajcie, praca w re. Ekipa przyjechała wstawić szybę. Dobrze, że mamy po sąsiedzku dwie działki dalej. Interkuler też nowy. Zawieszenie dolne założyłem, wahacze. Kuba teraz cały tył morduje. Łukasz przekłada głowicę. No i dzisiaj chcemy mordę zamknąć, więc interkulera niestety nigdzie się nie udało w używce, tak żeby był na dzisiaj, więc przyszedł nowy i to jest kolejne kilkaset złotych. A z drugiej strony używka to wiecie jaka jest, nie? Wystarczy teraz map sensor przełożyć. Gumka jedna przełożona. I powinno banglać bez problemu.
No jeszcze ten makaron jutro chcemy rano usunąć, ale to prawdopodobnie komuś się nie chciało nowej wtyczki tam założyć. Już doszedłem do tego, więc wyrwał pinę, przedłużył i spiął. No tak po garażowemu, jak ten silikon pod uszczelką. Słuchajcie, prawie zgodnie z planem, dlatego że 17 dochodzi, ale dzisiaj dłużej siedzimy. Rozrząd nowy założony. Najważniejszy taki protip. Od znaku do znaku 16 ogniw. Jakby ktoś nie mógł wyczytać i akurat by mu się ta informacja przydała, to właśnie tłumaczę. O, proszę, momenty dokręcania. Czyli teraz dokręcamy głowicę, jest nowa turbosprężarka. Wszystkie elementy nowe poza wałkami, szklanki nowe. Zawias był, tak jak mówię, złożony. Teraz mamy tylko dobić, jest 20, 40, 90, 90. Reflektory nowe przyszły, no i może kręć się, przejmuj się mną. I może dzisiaj się uda ryjek złożyć. Kuba z tyłu zawieszenie już wyprół. Tyle to jest po prostu jakaś masakra, nie? No jak dla mnie to tak nie powinno wyglądać, ale... Wiecie, to już... No jeszcze to nie jest jakaś dama tragedia, ale już tego bym nie piaskował, nie malował, nie? Po prostu za rok, dwa ten wózek bym wypieprzył, kupił używany, wypiaskował, wymalował i tyle. Ważne, że zresztą do czego kręcić i ważne, że zresztą co ustawić, ale ogrom. No ale dobrze, takie odcinki lubicie, tak ma być. Tak musi być i tyle. Wydech nowy się udało kupić, to jest też 400-500 zł, no ale kurde, jak wyglądał tamten, to zresztą zobaczycie dzisiaj albo jutro. O, Łukaszowi narzędzia mam. I sobie kompletuje swój wózek, nie? Bo ktoś go rozkradł. Dobry, drugi dzień pracy przed nami, rozpoczął się prawie planowo, dlatego że mordę mamy prawie już złożoną, interkuler założony, silnik tak naprawdę już jest skończony, Łukasz tylko musi jeszcze podłączyć tutaj filtry powietrza, złapać cały dolot, płosie na miejscu, oczywiście jeszcze trzeba było zmienić jeden przegub, bo nie miał pierścienia ABS-u, ale na co to komu było potrzebne. Tylne zawieszenie, tyle ile można było, jest zrobione. Czyli wszystko, tak. Czyli tyle, ile można było. Teraz montujemy wózek, jest 11.15. Dlaczego patrzę na zegarek? Patrzę na zegarek dlatego, że o 12.30 mam wydanie, o tam, można pokazać, bo to będzie później odcinek, furmarzeń, które muszą tu stanąć i muszą być pod plandeką. Ale co na to pokazuje, że praca po 12 godzin dziennie przez 2,5 osoby, tak nazwę się takim małym pomocnikiem, gremlinem. To nie machaj mnie tam, nie? No. Żeś poczyściła tylko pokrywa, ale już o niej nie wspomnę. Owocuje tym, że da się. Normalnie na warsztacie mam wrażenie, że tydzień, półtora, żeby wjechać, to jest 30-40 roboczo godzin. Bo nie patrzmy na to, zawsze ludzie patrzą, bo w auto dacie albo w programie powiedziano tyle i tyle. Tak, dla auta nowego, a nie dla auta, które trzeba odkręcać śruby z czegoś takiego. No przecież to jest masakra. O, z czegoś takiego. To jest po prostu masakra, ale dobra. Nie starczy czasu na detailing, bo nie starczy. Dzisiaj mamy umówioną zbieżność na popołudnie późne i jutro na rano też mamy profilaktycznie, jakbyśmy dzisiaj nie zdążyli. A jeszcze przed nami przewody hamulcowe, zacisk. Zdążymy. Zdążymy i wyrobimy się tak, żeby było ładnie, więc myślę, że się uda. No będzie to długi odcinek, ale powiem wam, zmotywował mnie ten nowy projekt do tego, żeby wziąć się też do roboty. Black clothes and a black bag
check. Do a trick with a black card and make you disappear. Now that's black magic. Better hope y'all find me first. Got your crib in my GPS. And I never come alone riding. Got a coat following the whole squad is on deck. Voices in my head tell me kill. Maybe I'm obsessed. They won't let me rest. Let me chill till I bring you death. Come to the side of your house. You leave it unlocked. Trust me, I already checked. Wait till I know you asleep. Now I'm standing right over your bed. Halo, dzień dobry, piątek, czyli wydajemy dzisiaj samochód. Łukasz, to już masz dosyć, prawda? No widać, nie? Słuchajcie, samochód wrócił ze zbieżności, czyli w ogóle można było wreszcie zbieżność ustawić. Generalnie widz chyba sobie nie zdaje sprawy, o ile to jest, wiecie, o ile widz to jest widz, czy po prostu osoba, która wzięła udział w konkursie, ale nawet jak dzisiaj dzwoniliśmy wczoraj, że przyszło auto dzisiaj do odebrania, to bo benzyny nie ma na stacjach. Nie, benzyna jest na stacjach, nawet już zalaliśmy do pełna. A więc tak, nowe lampy, światła ustawione, głowica założona, wszystko zrobione, przyszły nowe opony. Kuba jedyne co teraz robi, to zakłada nowe czujniki ABS-u. Z tyłu absolutnie każdy element zawieszenia nowy, z przodu tak samo, zbieżność została właśnie i geometria ustawiona, więc wreszcie ten samochód będzie skręcał, a co najważniejsze, wreszcie ten samochód będzie hamował, dlatego że to nawet nie miał ABS-u, to auto nie miało ABS-u, dlatego że nie mogło mieć ABS-u, bo w półosi, nie pamiętam, prawej, lewej, wczoraj to z Kubą zmienialiśmy, nie było w ogóle pierścienia ABS-u na przegubie, więc nie mogło być. Co przyszło nowe? No, amortyzatory przyszły nowe, bo poprzednie były rozlane do zera. Zakres pracy jest gigantyczny, natomiast najważniejsze... O, Kuba podnieś mi całkiem. Zobaczcie. To trochę czuję się jednak jak z furami marzeń. Mamy cały układ wydechowy nowy, no po prostu poprzedni to była tragedia. I festiwal smarkania i wszystkiego innego. Wszystkie przewody hamulcowe mamy. Ręczny wreszcie działa, bo ręczny tu nie działał. Szyba też wleciała. No, nie wiem co tu opowiadać. Wiecie, problem jest w tym, że budżet zakładany regulaminowo typu 5000 to razy 4, nie? A jak sobie bezrobocizna, jak sobie wpiszecie ceny takiego Małysza, wy to nazywacie, tak? Małysza na jakimkolwiek portalu motoryzacyjnym i ułożycie od najdroższych do najtańszych, to w 1.8 turbo nawet w quattro nie sięgają tej wartości samych części. Czyli doszliśmy do takiego paradoksu, gdzie samochód został wyjeżdżony do końca i to taka trochę moralna dygresja na koniec. Czy to jest moment, w którym kupuję auto, stać mnie na auto, a nie stać mnie na utrzymanie? To jest bardzo często podnoszony temat, bo to co z Łukaszem wczoraj rozmawialiśmy, że to nie jest tak, że to auto zostało zamordowane na raz. To jest konsekwencja i poplecznictwo tego, co my robimy, co ja robiłem, co Stasiu robi, co Łukaszowi się zdarzy, że nie wiem, dajmy na to, jest jakiś element do wymiany w przednim zawieszeniu i zwlekamy z tym. No, siłą rzeczy wytłukują się inne elementy, prawda? I tak to wygląda. Udało nam się poprawić to zdrutowanie pod maską i Adrian słuszną teorię wysnuł, że to zdrutowanie wynikało z tego, że na początku ktoś podłożył czujnik, który miał dwa piny, nie wiedzieli jak to połapać, więc powyrywali z kostki piny i przedłużyli, potem zamienili na czteropinowe, że już mieli kostkę rozebraną, to wyszło jak wyszło. Błąd się nie pojawia, błędów wczoraj wyskoczyło nam 2 z 15, które były, czyli wyskoczył nam błąd od ABS-u, no bo czujniki się teraz montują, i wyskoczył nam, Łukasz, błąd od czujnik kąta skrętu. Czyli też brak klaksonu, też za to jest odpowiedzialny, bo to chodzi o tą taśmę w kierownicy i nie wiem, czy to damy radę zrobić, bo nowa taśma 1100 zł nie pasowała, dwie używki nie pasowały, teraz z Gdańska do Kościerzyny jedzie czwarta chyba taśma. No i tak to wygląda, zaciski już wszystko działa, tarcze kotwiczne nowe, nie wiem co jeszcze. No mam nadzieję, że osoba, która to odbierze po obejrzeniu tego programu, to doceni i będzie dbała o ten samochód. No i mam nadzieję, że dzisiaj przy podsumowaniu i wydaniu następna osoba, bo to chcemy robić raz w miesiącu co najmniej, też doceni to, bo to jest dla mnie must have. Jeżeli mamy auto, to jest może nie wszystko, co tu zrobiliśmy, jest ważne do życia tego auta, no bo te tłumiki no jeszcze mogły pół roku, może rok pojeździć, prawda? Czy głowicy może nie trzeba było zmieniać, po prostu te luźne zawory i ten olej lejący się do silnika na zimnym z uszczelniaczy, spoko, może jeszcze by rok pojeździł, prawda, panie Łukaszu? No,
więcej, ale wiesz, bo cały czas... Tak. Nie, bo to by nie, na pewno by się nie naprawił, bo tylko gorzej. No, ale nie, tak szczerze, to teraz pogadajmy, jak już gadamy. Co byłoby takie, jakbyśmy... Co było niepotrzebnie wymienione, żeby jeszcze auto pojeździło? Wydech? Wydech... Kurczę, teraz już nie... Szczerze, no może ale... no, sprzęgłość by się tam pokulało chwilę, nie? Jakbyś tak może nie upalał jakoś go mocno. Ale wiecie, że sprzęgłość podczas jazdy próbnej z Łukaszem już tam się ślizgnęło. Tak, tak. No to już były początki, nie? Także... No dobra, to niepotrzebnie wymieniliśmy sprzęgło, bo jeszcze mogłoby pół roku pojeździć, niepotrzebnie wydech. No jakaś tam ten przegub, nie? No to ABS by się palił, bo nie było koronki, czujniki, no takie pierdoły. Nie, no, ABS jest potrzebny. No bo wiecie, ja teraz wytłumaczę, bo niektórzy powiedzą, no bo ja jeżdżę ciągle z zapalonym ABS-em. Wszystko fajnie, tylko auta, które... Kuba na zdrowie. Auta, które nie miały ABS-u, były wyposażone w rozdzielacz siły... Hamowania, korektor sił hamowania. Korektor. A auta, które mają ABS, nie mają takiej funkcji, bo to pełni funkcja pompy. No jak ci zblokuje tylne koła, no to lecisz, nie? Więc jest potrzebne. Co jeszcze? Przewody, no to trzeba było wymienić, tak? Układ hamulcowy, no trzeba było zregenerować zaciski, no bo stały. Tak, no z tyłu. Aha, wiem, przepraszam, niepotrzebnie pomalowaliśmy je i wypiaskowaliśmy od nowa. Kuba, twoja robota była niepotrzebna. Ja, no, to wiesz, to takie konkrety, to wiesz, konkret zawieszenie, no to były duże koszta przednie, ale takie pierdoły, typu jakieś tam reparaturki, przewody, no to też się tego nazbiera, nie? Tam oczywiście. Z 1000, 2 albo 3, nie? Więcej, ale na przykład tarcz kotwiczych teoretycznie no. Z przodu mogliśmy nie wymieniać. No, tylko wyklepać i tam czy coś, nie? I pomalować sprayem, nie? Ale reszta to jest must have, te amortyzatory. No, słuchajcie, naprawdę to co mogliśmy, to zostawiliśmy, czyli sprężyny. Sprężyny zostały. Nothing else. Światło miałem zostawić? Zostały, czekaj, zostały zawieszenia to tuleje tylnego wózka i przedniego wózka. No bo były w miarę okej, okay, a reszta elementów poszła do wymiany. No wiecie, to poza wydechem tak naprawdę światło też bym nie zostawił, no bo jak? No to tam już były świeczki, a nie ten. Połamane zaczepy, wypiaskowane wszystko, więc nie wiem, dla mnie na tym polega. No, wiecie, nie jest tak, że... Ja nawet jego Passata teraz wezmę, ale ja często mi się zdarzy brać jego Passata i ja tam nie mam do czego się przyczepić. Siadam, jadę. Tam nic się nie dzieje. U Kuby w Oktawie to samo, więc to nie znaczy, że to mechanicy tak mają, nie? Po prostu uważam, że o te samochody należy minimalnie dbać. No, na pewno nie doprowadzić do sytuacji, gdzie raz, że były złe opony rozmiarowo, a dwa... Płótno wystaje. Płótno wystawało i to zagraża życiu i bezpieczeństwu, nie? Już same opony, kurde, no w tym przypadku nie stać cię, to kup sobie te używki, nie? Żeby no, mięso miały. No 16, nie wiem, co tam wychodziło stalówkę i jeździć, nie? Dokładnie, bo auto fajne. Mam nadzieję, że to drugie życie tego auta, bo ono nie ma dużo mankamentów. No to tutaj taka rdzawka. Podłoga nie jest zgnita. Tu już cały drzwi w kolor i jest lecić, nie? Dokładnie. Ogólnie wnętrze on ma nawet spoko, dziwo. To do reszty to wnętrze jest bardzo zadbane. No brakuje jakiegoś schowka czy coś, ale nie jest jakiś fotel rozdarty czy... Ja myślałem wczoraj w ogóle, wiesz, że ten dach coś odbarwił, że to po jakimś czymś. Nie, on jest tylko polakierowany. Po prostu źle polakierowany, ale też lakier nie odchodzi, więc to nie mamy do czego się przyczepić. Będzie trzymał się kupy chyba już teraz. No, mam nadzieję, że nawet jeżeli będzie znowu eksploatowany do końca, to w tym setupie co najmniej z 50 tysięcy bez awarii żadnych przejedzie zawieszeniowych czy hamulcowych, no myślę, że tylko tarcze, klocki zmieniać i olej proszę chociaż wymieniać, dlatego cały komplet olei i płukanek pójdzie do bagażnika, błagam, chociaż tyle, nie? Dobra, słuchajcie, jeszcze się przejedziemy z Łukaszem, jeszcze przed wydaniem auta, które nastąpi o 16:00, zrobię takie małe podsumowanie, no i jeszcze akumulator musimy włożyć nowy, bo też już chciałem nowy włożyć, bo ten... No ten też już jest zmęczony, po prostu wygląda ewidentnie zmęczony, odpala auto oczywiście, ale to tak już nie jest jak powinno być. A no nie mówiłem, alternator jeszcze zrobiliśmy nowy. Tak, bo przy pełnym ucięciu się zapalało ładowanie, nie? Więc to też trzeba było zrobić, no co, no w końcu by nie i tak nie doładowywał. No. Dobra, widzimy się za niedługo. Ostatnie poprawki, czyli wchodzi nowa bateria i tutaj mamy znowu fajną firmę, czyli mamy Megateka. Zresztą to samo co ja mam w Audi. Ja mam Toyotę. To samo co ja mam w Toyocie włożone i myślę, że posłuży na dość długo, bo jest to nowa technologia i nieraz o tym mówiłem, że sama budowa akumulatora to już jest dużo więcej niż zwykłe akumulatory. Natomiast jeszcze do tego wszystkiego, to pamiętajmy, też mamy nowe opony, o których mówiłem i zaraz o tym sobie opowiemy więcej, bo przyszły i zimowe i letnie, założyliśmy letnie, ale dobra, najpierw akumulator, a zaraz opony. Jeżeli chodzi o kopyta, były 245, teraz są 225 i serio przy tej mocy jest to wystarczająca opona. Ważna jest jakość i w tym przypadku mamy Dunlopa Sport Maxy.
profil 40, koło 18. Wszystko mam od sklepu Op Online, czyli sklep Op Online wysłał nam komplet opon letnich i komplet opon zimowych. Zresztą zobaczcie. Sklep fajny, na takiej zasadzie online, łatwy w obsłudze, tak jak wam się tu wyświetla. I naprawdę ze spoko cenami, więc można zajrzeć, jakby komuś się kończyło. A na zimę mamy dosłane Falkeny, też bardzo fajna firma. I myślę, że powinno być to wszystko ok. Z prezentów, no właśnie, tym razem chcę, żeby autorentgen był taką dość dużą, jeżeli chodzi o prezenty, więc mamy bardzo fajny zestaw. I to jest taki też gadżet, jak ktoś by chciał sobie kupić. Mamy od Osrama kompresor, który jest podłączany. Możemy go podłączyć tutaj do naszego prądu w samochodzie i nadmuchać koło, jeżeli mamy jakiś mały ubytek powietrza. Albo gorzej, co się bardzo często zdarza, mamy też zestaw naprawczy cały koła z kompresorem, czyli mamy specjalny płyn, mamy kompresor tutaj też podłączany do, więc napełniamy tym płynem naszą oponę. Środkiem, tak to nazwę, specyfikiem, i w tym momencie robi nam to, pełni nam to funkcję zastępczą, więc te dwie rzeczy lądują do bagaja, ale to nie koniec. Dobra, jeszcze do całego zestawu od Osrama, czyli do kompresora, do zestawu naprawczego, dorzucamy to, co w furach marzeń, czyli zapas oleju. Tutaj mamy od PMO 5W40 C3 dobrany, plus do tego zestaw płukanek na przyszłość oraz do zestaw płukanek do silnika też odcieka, czyli mamy full injection cleaner. Do tego mamy to, co najbardziej lubię, czyli przy każdej wymianie oleju stosujemy, więc na jedną wymianę chociaż będzie ten olej, nie? Słuchajcie, przyszła ta chwila, już Patrykowi powiedziałem, że umoralniłem cię na filmie, ale dobrze, niech tak będzie. No nie ma tego efektu wow jak w furach marzeń, nie? No ale i tak jest dobrze. Jak zacząłem wymieniać, co wymieniłem, to się banan zrobił większy na twarzy i teraz historia mi się złożyła do kupy. To nie Patryk zajechał auto, nie. To wszyscy za Patrykiem, wraz z Patrykiem zajechali to auto, więc my je odjechaliśmy. Zatem po kolei, tak żeby co cię interesowało z tych takich najważniejszych rzeczy. Będziesz musiał mi, Kubuś, pomagać, bo ja już tą listę zgubiłem w głowie, ale idąc od przodu, z przodu znajdziemy pod spodem nowy intercooler. Zaraz za intercoolerem, otwórz maskę, ja pokażę w ogóle, o co chodzi. Zaraz z intercoolerem pojawiły się nowe światła. Dlaczego się pojawiły nowe światła? Dlatego, że w tamtych połamane elementy nie pozwalały ustawić. Ja bym tamte chciał odpolerować, ale one też były zamiennikami. Więc stwierdziłem, że wiesz, no jak masz połamane i nie da się ustawić, to się włożymy nowe i ustawimy. I teraz tak, burdel największy, jaki był w samochodzie, był tutaj z tyłu, z tą elektroniką, żeśmy wszystkie kostki na nowe wymienili, dlatego że prawdopodobnie poprzednia ekipa, albo dawno temu to było robione, kupiła czujnik dwupinowy do wody, mieli podłączyć cztero, rozpieprzyli kostkę, włożyli dwa, duża historia. Cała tajemnica, która ci mówię, która jeszcze może być problematyczna, tutaj jak zdejmiesz sobie tą swoją obudowę, będziesz miał czujnik sterowania turbosprężarką N75. Ciekawy alternator też był zajechany. Bo jak już na maksa obroty wkręcałeś, to się czerwona kontrolka, więc alternator jest nowy. Głowica, no moją decyzją, no bo skoro mówię, że na zimnym kopci, to wiedziałem już po badaniu, że dół nie jest zły, więc postawiliśmy na górę i słusznie, to zobaczysz na filmie, więc głowica jest cała fabrycznie nowa, to się praktycznie nie zdarza, ale uzbrojona w nowe szklanki. Nowy rozrząd z przodu, nowy rozrząd z tyłu rozrząd już też był podjechany na ślizgach, więc to jeszcze pół roku i by zaczął stukać. Wszystkie filtry ci wymieniliśmy, olej, kabinówki, wody i tak dalej, i tak dalej. Idąc zawieszeniowo, i to też można sobie zobaczyć, bo przede wszystkim jak się schylimy, to nowe karciuszki masz, wypiaskowane masz, zobacz sobie, wymalowane masz zawieszenie. Jakbyśmy go podnieśli, to każdy element zawieszenia jest nowy. Właśnie nie wiem, czy go nie podnieść. No to podnieśmy go. Będziemy dalej opowiadać, żeby chłopak widział. Bo się mechaniką interesuje. Chodź, Patryku, zapraszam, ci na głowę nie spadnie. A, zobacz. W sumie nie ma elementu, który by nie był nowy, jeżeli chodzi o wielowahacz. Cały wielowahacz jest nowy. Ten przegub jest nowy. Tutaj mamy łączniki nowe. Wycieków już żadnych nie mamy, wszystko mamy zlikwidowane. Wszystkie przewody, które masz hamulcowe, wszystkie, które idą, miękkie przewody, które były zużyte, masz wymienione, czujniki ABS-u masz nowe. Co ciekawe, układ wydechowy pozwoliłem sobie fantastycznie sporządzić już taki dożywotni, czyli pociągnąłem go odtąd, dotąd, dotąd i teraz tył. To jest to, co ci mówiłem, że wózek, no wózek widzisz tu w górę wózka, nie? No on jeszcze żyje, ale
to kiedyś przyszłościowo fajnie byłoby. Natomiast każdy ten element tutaj jest nowy. Czyli zawieszenie z tyłu łącznie z przewodami ręcznym wszystko działa. Jest zrobione tak jak trzeba. Zaciski stały i to bardzo mocno, więc zostały zregenerowane, wypiaskowane, wymalowane. Czyli te całe szczegóły, które się kryją, to się kryją tutaj od przodu do tyłu. Generalnie auto było wybebeszone tak, że w sumie to nic nie było. Goła podłoga była i przewody tylko były. Więc co, no dzisiaj tylko jeździć, więc te problemy, które miałeś z oponami i to, że ci je zbierało, raz, że za szerokie, nie ten offset felgi i tak dalej, dwa, zmierzność. No, nie mając gum z tyłu, to wiesz, ona była po prostu rozjechana. Tam w kwitach masz cała zbieżność, udało nam się tą zbieżność ustawić, więc no więc tyle, no tyle z tych szczegółów. Filtry kabinowe też my mieliśmy. Pan będzie, to takie rzeczy jak układ zapłonowy, no to cewki wszystkie nowe, świece wszystkie nowe, to też gdzieś tam mogło powodować wypadanie na początku zapłonu, nie? Więc jak masz jakieś pytania, to... Nie, chyba że wszystko wiem. Opłaca się autorentgen? Opłaca się, polecam jak najbardziej brać udział i subskrybować kanał. Właśnie, oglądajcie. Dobra, patrz, dzięki śliczne, my ci oddajemy tak naprawdę samochód. Dziękujemy za to wyzwanie, bo... psioczysz będę, bo ja taki jestem po prostu, stary, narzekający, wiesz, niedobit mózgowy. Ale prawda jest taka, że na to się składa wiele czynników i tak może dojść do tej sytuacji. I to pokazało, że da się zrobić wyzwanie, przede wszystkim, które jest dzisiaj piątek. Jest dzisiaj piątek, godzina 16:30, Patryk przyjechał z Rzeszowa. Z okolicy Radomia. No to i tak jest kilkaset kilometrów, a my to auto przyjęliśmy we wtorek o godzinie 12, 13. 14. No to patrzcie, wtorek, pół wtorku, środa, czwartek, piątek wydawka. A to co najmniej jest 50 roboczo godzin albo 60, więc było fajnie. Dobra, dziękuję Patryku, dziękuję wam wszystkim. Przejdźmy do podsumowania. No bo co? Trzeba zrobić nabór na następne fury i tak będziemy je mieli co miesiąc i ratować polski system samochodów używanych. Dobra, słuchajcie, podsumowanie. Nie było tak źle. Bałem się, że naprawdę Patryk takie wrażenie pierwsze sprawiał, że ale to się okazuje, że to mega zakłopotanie. I fajna była ta radość w biurze i w ogóle strasznie mi miło. I też Patryk się przyznał, że praktycznie to auto już kupił zajechane za małą cenę, czyli wszyscy je zajeżdżali po drodze, a on też nie miał budżetu, żeby już odjeździć to wszystko. Trudno. No mam nadzieję, że sprawiło i sprawi to przyjemność i będzie tym jeździł, że nie pojawi się to gdzieś zaraz, sprzedam za, no bo to bez sensu. Natomiast na tym polega autorentgen. Jeżeli wam się ta seria podoba, zostawcie takiego ogromnego kciuka w górę, subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie te filmy, niech one się niosą, bo tak, wsadziliśmy worek pieniędzy w to auto, to nie było opłacalne, ale jak to nie było opłacalne? Było, oczywiście, że było, bo sprawiło to komuś przyjemność i przede wszystkim odmieniliśmy czyjś los samochodowy i na tym chyba to ma polegać, że przyjedzie raz zajechane całkiem auto, a przyjedzie raz auto, które jest w miarę dobrym stanie. Zawsze coś w aucie jest do zrobienia i nie mówcie mi, że nie. Jeżeli mówimy tu o 10-15-letnich autach, zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Dobrze, kochani, słuchajcie, przede wszystkim podziękujmy wszystkim firmom, które tutaj brały udział, czyli mamy pierwsze skrzypce zagrał Topmar i zostawcie mu wielkiego lajka, to też będzie warunkiem, powiedzmy sobie, wzięcia udziału w następnej edycji, czyli dla Topmara wielki lajk na Facebooku, Instagramie. Łukasz, zrobiłeś mega robotę, w tak szybkim tempie ogarnąłeś głowicę, to do ciebie niepodobne? Żarcik. Nie, chłopaki są solidni. Głowica nowa, turbo sprężarka nowa z gwarancją, wszystko tutaj od Topmara. Sklep Opon Line. Naprawdę dziękujemy za zestaw opon do tego samochodu. Naprawdę fajny sklep internetowy z oponami i naprawdę przyjazne menu, przyjazny interfejs. Odwiedźcie koniecznie, zobaczcie. Co jeszcze? No właśnie, podziękujmy mojej załodze, bo żeśmy tu spędzili bardzo przyjemne, uważam, ze sobą i na Instagramie ci, co obserwują, to widzieli. Starałem się wrzucać te relacje i wszystko. Spędziliśmy ze sobą naprawdę miłe chwile, kiedy mogłem znowu kręcić z wami śrubki i mam nadzieję, że przy następnych projektach chłopaki też będę mógł kręcić z wami śrubki. Dziękuję Stasiowi za poświęcony. Stasiu to śpi przed kamerą tak naprawdę, ale to nie dlatego, że on tyle tutaj u mnie pracuje, tylko po prostu w zasadzie się nie wysypia. Ale to pewnie ten dział dla wszystkich pań, że Stasiu by jednak chciał się do którejś w nocy przytulić. Żartuję. Zaraz będzie miał znowu pełną skrzynkę na Instagramie. Stan Film Studio, dziękujemy. Dobrze, no dziękuję również PMO za wsparcie, bo naprawdę, wiecie,
To jest jeden z reklamodawców, którego współpraca wyszła na zasadzie takiej, że po prostu zaczęliśmy używać produktu, bo był fajny, używamy na garażach, nikt nam za to totalnie nie płaci. W testach potem się okazało, że też bez fejkowania wychodziło naprawdę fajnie i mamy czysty, prosty produkt, który nie wydaje miliona na reklamę, a jest naprawdę dobrą oliwą. Dziękuję dla Teka, bo Tek to jest też naprawdę fajna firma i Teka tak samo, zanim Tek jeszcze przed kampaniami reklamowymi, to ja w 2017 używałem. To była jedna z lepszych jak pukanek, jak nie najlepszych, jakie miałem tak naprawdę w łapkach, więc dzięki śliczne Tekowi. No właśnie, jak w międzyczasie rozmawiam i dziękuję wszystkim, to też podziękujmy firmie Mobi.pl, która o ile Autorentgena nie wspiera, o tyle bardzo mocno wspiera cały kanał i Fury Marzeń. No, Fury Marzeń, właśnie. Dzięki Adam za wsparcie i dzięki za to, że zrobimy znowu, mam nadzieję, w tym roku kolejny szalony projekt. Natomiast powiedzmy sobie jedno szczerze. Mobi.pl, czyli porównywarka ubezpieczeń AC, OC, NW wirtualna. Wystarczy wejść w link podany w opisie, wprowadzić dane wasze, waszego pojazdu, wtedy wam się ułożą ceny od najniższych do najwyższych. Nikt was nie zmusza, żebyście kupowali. Absolutnie broń Panie Boże. Ale kiedy się okaże, że ta oferta jest chociażby porównywalna z tym, co ubezpieczyciel wam oferuje, wasz, a to przypadek Stanisława był opisywany na kanale, gdzie okazało się, że ubezpieczyciel proponował mu 600, na Mobi wyszło 300, kupił i jeszcze dostał 150, to znaczy 300 parę. I zapłacił w sumie 200 parę za ubezpieczenie. Czyli okazało się, że ej, no to nie jest tylko reklama. Więc może akurat w tych trudnych czasach się okaże, że macie porównywalną ofertę, to wtedy pamiętajcie, że 150 zł w ciągu kilkunastu dni wraca na wasze konto. Link w opisie, lećmy dalej. No i co mogę powiedzieć? No właśnie, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w następnej edycji? Nic prostszego. Następna edycja już nie będzie loterią, bo loteria zostaje tylko i wyłącznie na Fury Marzeń ze względów finansowych, bo ceny poszły w górę. I uwierzcie mi, że zorganizowanie takiej jednej loterii to często jest wartość takiego pojazdu. Więc przejdziemy na zasadę konkursową i teraz tak. Konkurs rozpoczynam dziś, czyli 6.03. I teraz, aby wziąć udział w konkursie, nic prostszego, żeby wasza fura została zreanimowana, poprawiona albo dopieszczona, tak jakbyście chcieli, i nieważne jaka to będzie fura, wystarczy, że jesteś subskrybentem kanału Miłośnicy Czterech Kółek, zrób to sam, czyli tu klikasz ten guzik, następnie jest subskrypcja też naszego kanału, czyli Miłośnicy Detailingu by M4K, cudowne chłopaki z Wrocławia, które pokazują, jak samemu odmłodzić, zrobić wnętrze w waszym samochodzie i wszystkie porady detailersko-domowe, tak żeby było tanio i fajnie i przyjemnie, oraz nowo powstały kanał Warsztat Live, opisujący życie warsztatów M4K Garage od kuchni, czyli stara mechanika wróciła. Trzy kanały wystarczy subskrybować i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to twoje auto powinno przejść autorentgen. Nic trudnego. Napisz po prostu krótko w formularzu. Macie link tutaj na dole w opisie filmu. Wystarczy go kliknąć, ten konkursowy, i tam też rzeczy wam się pokażą, co trzeba zrobić. I na to pytanie wystarczy krótko odpowiedzieć. Nie trzeba już poezji robić, żadnych liścików. Po prostu, nie wiem, przykład mojej Toyoty. Kocham to auto, spędziłem z nim przemiłe chwile, przeurocze. Chciałbym, ale mnie nie stać. Rozumiecie? Nadaję ten ton, żeby to było proste, więc ostatnia rzecz. Piąta, którą trzeba zrobić, to udostępnić post publicznie na swoim Facebooku. I to jest post z dnia dzisiejszego, 6.03. Nic więcej, klikasz na Facebooku, udostępnij, leci i w ogóle niech leci. Czyli kciuk w górę, subskrypcja kanału, które wymieniłem, nic innego. I teraz przyjmowanie zgłoszeń aż do 23 marca. Czyli tutaj pierwszy raz nam się troszeczkę obślizgnie, bo wcisnęły nam się Fury Marzeń ze względu na to, że były w zeszłym tygodniu, ale to nic złego, a ogłoszenie wyników 27 marca w poście na Facebooku Miłośników Czterech Kółek. Nie będę dyskryminował was w tym momencie o Instagrama, więc nie miejcie pretensji. Tu mam wszystko wymienione, więc odłożę. Prosicie, żeby nie miałczał o Instagrama, więc w tej edycji nie pomiałczał o Instagrama. I co? W marcu ogłaszamy wyniki, w ciągu chwili się kontaktuję z wami, więc w kwietniu wychodzi następny odcinek. Czyli co? Luty mieliśmy Fury Marzeń, marzec mieliśmy autorentgen, w marcu mamy autorentgen, pewnie w kwietniu znowu Fury Marzeń i autorentgen. I tak będę chciał robić. I to jest problem. To jest od zawsze problem tego, że kupujemy auta, nie wiemy w jakim stanie. Potem się okazuje, że lista do zrobienia jest taka i taka, ale auto jakoś jeździ i tak przeżywamy od pierwszego do pierwszego, unikając jakichś tragedii i pewne morały sami wyniesiecie z tego, nie? Ja nie zapomnę, kiedy rozpoczynałem to na Facebooku i tutaj taką krótką zwitkę z wami zrobię, bo odcinek i tak jest cholernie długi, trudno, przynajmniej zobaczyliście, jak to wygląda od kuchni w całości, jak to kiedyś było w Furach Marzeń, chociaż teraz Fury Marzeń tnę troszkę szybciej i mieścimy się ze Stasiem w 59 minutach i 59 sekundach. Natomiast prawda jest taka, że
No jeżeli chodzi o te auta, to tak jak mi ktoś powiedział na Instagramie, jak wrzucałem, ty pajacu, po co narzekasz, skoro żeś sam się oferował? No to nie jest narzekanie, że mi jest źle. Ja po prostu byłem zdziwiony w pewnym momencie, że na pierwszy strzał spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń, nie kilkudziesięciu, na szczęście mniej było na autorentgen, wylosowaliśmy auto, które jest wyeksploatowane do końca. Bo ja nie powiem, że to jest padlina i trup, bo dół silnika był dobry, karoseria, buda znośna, wnętrze naprawdę zadbane, tylko po prostu każdy element eksploatacyjny, no, zaskoczyło nas to. I tyle, no to chyba normalne, że nie jesteśmy telewizją i nie udajemy, wiecie. Jak ja ostatnio w telewizji widziałem, jak jeden znany dziennikarz motoryzacyjny pokazywał działanie produktu, który podawał gdzieś tam przez kolektor i że czyści silnik od środka, podawał to przez kolektor, nie, to po prostu, to mnie przerosło gdzieś tam, czasami pewne rzeczy mnie przerastają i tak, to tym się różnimy od telewizji, jestem, byłem i będę z wami, dopóki się tylko da, a jeżeli autorentgen wam się podoba, no to co, no nic innego. Subskrybujcie, dajcie siłę, niech ten odcinek się niesie, ja wiem, że to jest długie. Dziękuję, że dotrwaliście do końca, a jeżeli dotrwaliście do końca, to zrobię szybki spoilerek, że już jedzie do nas hamownia na tłustą 60 i już zaczęliśmy budować kabinę, czyli zgodnie z planem w okresie letnim ujrzycie bardzo mocno zmienioną 60, ale pierw wejdzie odcinek z hamowania, czyli ile faktycznie da się zrobić mocy w Ursusie C360 oraz rozpocznę pewnie na przełomie kwietnia i maja też swój jeden agroprojekt, który będę w środy wcinał, ale już o nim nie powiem. Tak samo stoi tutaj Evo Evolution, które już jest docierane, zaraz będzie tak naprawdę przechodziło swój tuning, swoje 550 plus, a może i 600. Też będzie syty odcinek, a tu stoi silnik do Poloneza. Nie, to ten sam, co miał być Hondy S2000, tylko robimy małego stroka, więc trzeba było kupić jeszcze jeden silnik. Czyli trochę się dzieje. Dziękuję za uwagę. Jeżeli tu dotarłeś, to wpisz w komentarzu autorentgen. No właśnie, to wszystko. Dziękuję wam, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!